Witam, drogie siostry, drodzy bracia. Cieszę się, że mogę być razem z Dorotą, żoną, razem z wami tutaj. I jak tutaj słyszeliśmy, ta droga, ale z drugiej strony no jest to uciążliwe, ale powiem, to przypomina nam, czy mi też szczególnie, że jesteśmy w drodze. Cały czas jesteśmy w drodze. I każdego dnia to jeszcze nie jest to miejsce, to nie jest jeszcze osiągnięty cel. Cały czas jesteśmy w drodze. Nawet Jezus mówił, ja jestem drogą. O Jego uczniach też mówili, że uczniowie tej drogi. Jesteśmy w drodze. I jak słyszeliśmy też to pytanie na samym początku, dlaczego tu się spotykamy, po co przyszliśmy dzisiaj tutaj, na temat grupy uwielbiającej. Ja tu czasami od czasu do czasu przypominam, dla kogo śpiewamy i co śpiewamy. Czasami mamy taki zwyczaj, powiem wam tak, jak przychodzimy tu z ciekawości, to potem jak stąd wyjdziemy, ktoś nas zapyta, jak było, to powie, że albo było za głośno, albo nie te pieśni, które się spodziewałeś, albo te, no wszystko było nie tak, albo jeszcze też powiem, ale generalnie mi się podobało. Ale jak przyjdziesz tu z potrzeby serca i wyjdziesz stąd, ktoś cię zapyta, jak było, to ty powiesz, słuchaj, musisz tam przyjść następny raz. Musisz tam przyjść. Ja pamiętacie, ja tu czasami przypominam, pamiętam na nasze spotkanie szabatnie, któreś poprosiłem naszego lidera uwielbienia. To było wiele lat, 20 lat temu, może więcej. Ja mówię, słuchaj, bo akurat, czy mógłbyś przyjść? On dobrze grał na gitarze, śpiewał. I tych kilka takich żydowskich pieśni szabatnych zaśpiewać i zagrać. A on mówi, wiesz co, Kazik, nie leżą mi te utwory. Ja mówię, to nie szkodzi, bo to nie dla ciebie będzie przecież. A może jemu leżą. I moi kochani, to jak ty mówisz, że to jest za głośno, ale to przecież nie tobie śpiewają i nie tobie grają. To jest dla niego, a może jemu to się podoba. Nawet jak nie lubisz tych pieśni, a wiesz, że to jest dla niego i on to lubi, to możesz powiedzieć, Boże, ja też do tego się przyłączam. Chociaż mnie to drażni, ale jestem za tym, jeżeli to ci sprawia przyjemność. Jeżeli przychodzimy tu z potrzeby serca, a tak powinno być. Oczywiście czasami z ciekawości. Zaspokoisz ciekawość, bo zobaczysz, jak było. Ale jak jesteś z potrzeby serca, to doświadczysz czegoś. To uwielbianie, chociaż nie śpiewasz, będzie twoim uwielbianiem. To zwiastowanie, chociaż nie zwiastujesz, będzie twoim zwiastowaniem. Dla ciebie, przez ciebie, dla innych. Modlitwy, wszystko będzie twoje. I wyjdziesz stąd i powiesz sąsiadom, znajomym, musisz przyjść do zgromadzenia wokół Boga. Musisz przyjść. Tam tego doświadczysz. Jesteśmy jeszcze teraz w okresie nie takim, większy okrąg świąteczny. Cały czas mówiliśmy niedawno o narodzeniu. Gdybyśmy szli za Łukaszem, który mówi od początku, dokładnie opisaliśmy to wszystko. Niektórzy jakby niektóre rzeczy wzięli, a niektórzy nie. Łukasz mówi wszystko, co było i on opisuje te wszystkie rzeczy, które się z Jezusem działy na początku stycznia, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, potem kilka miesięcy później. To, o czym dzisiaj chciałbym mówić, to nowa szansa, odrodzenie, odnowienie. I jak myślicie, czy nie sądzimy, że to nie jest dziwne, że 2000 lat po tym, jak Jezus urodził się w Betlejem, jak pisze Paweł do Tytusa, jak objawiła się Boża łaska zbawienna dla wszystkich ludzi. Po tym, jak Jezus chodził po ziemi Izraela, my i cały świat wciąż po 2000 lat mówimy o tym. Czy to nie jest dziwne? Moi kochani, Jezus podzielił historię na dwie części. Epokę przed swoim przyjściem i erę późniejszą. Jak przyznajemy za każdym razem, gdy piszemy datę. Za każdym razem, gdy piszemy datę. On podzielił na dwie części, przed i po.
Jezus nigdy nie napisał książki, ale napisano o nim więcej książek niż o jakiejkolwiek osobie, jaką znał świat. 2000 lat temu nie istniały serwisy społecznościowe. Nie było Facebooka, nie było YouTube'u, nie było internetu. A jednak Jezus jest najbardziej znaną postacią na świecie. Co takiego jest w Nim, co podbiło nasze serca i serca wielu innych? Nowy Testament, który opisuje życie i służbę Jezusa, został przetłumaczony na około 1500 języków i dialektów. Każdego roku drukowanych jest blisko 50 milionów egzemplarzy Nowego Testamentu. Nie mamy ani jednego obrazu, piosenki, wiersza czy utworu muzycznego stworzonego przez Jezusa. Ale Jego życie i słowo, które wypowiadał, są inspiracją dla większej liczby obrazów, piosenek, wierszy, filmów niż słowa jakiejkolwiek innej postaci w historii. Słynny artysta malarz Van Gogh powiedział tak kiedyś: Jezus, artysta, większy niż wszyscy inni artyści. Nie malował, ani nie komponował, ale zapowiadał, zwiastował donośnym głosem i zmieniał śmiertelnika w nieśmiertelnego. Największy artysta świata zmieniał śmiertelnika w nieśmiertelnego. Jezus nigdy nie dowodził armią, nie mieszkał w pięknym pałacu, nie miał imperium wojskowego ani żadnego oficjalnego stanowiska przywódczego. I pomimo tego, co widzimy wokół nas, nie aspirował nawet do ustanowienia nowej religii. Nie aspirował i taki nie miał takiego zamiaru. Jednak miliony ludzi na przestrzeni dziejów, a także dzisiaj, widzą w nim jedyny cel swojego życia i są zainspirowane do naśladowania sposobu, w jaki przeżył swoje życie. Wielu było pod wrażeniem słów Jezusa oraz dokonanych przez Niego czynów. Po Jego ukrzyżowaniu spodziewano się, że Jego uczniowie szybko rozproszą się i znikną. Stało się jednak odwrotnie. Zamiast wstydu i depresji, Jego uczniowie byli pełni energii, byli pełni entuzjazmu. Mówili o swojej wierze w Niego jako Mesjasza, który został przepowiedziany w Starym Testamencie. Po swojej śmierci i zmartwychwstaniu ukazał się im cały i zdrowy. Także udokumentowano, że w całym Izraelu ukazał się tysiącom innych ludzi. Kiedy Jego żydowscy uczniowie w Jego imieniu na oczach wszystkich ludzi zaczęli dokonywać nadprzyrodzonych znaków i cudów, władze i przywódcy religijni zaczęli obawiać się, że ich autorytet został podważony, zaczęli prześladować i zabijać uczniów. Do tych mesjańskich Żydów, którzy podążali za Jezusem, dołączyli się później poganie. Nie Żydzi, którzy również uwierzyli w Niego i ostatecznie ich liczba przewyższyła liczbę wierzących Żydów. Początkowo Żydzi mesjanistyczni byli lubiani przez lud. Żydowski historyk Józef Flawiusz chwalił uczniów Jezusa za ich troskę o innych, za ich dobre uczynki i wysoki poziom moralności. Pisał o tym Flawiusz, dawne dzieje Izraela. Wysoki poziom moralności. Ale to nie przekonało przywódców religijnych i politycznych, którzy byli zaniepokojeni o swoją pozycję i próbowali bezskutecznie uciszyć uczniów Jezusa. Pomimo prześladowań i gruźb, przesłanie Jezusa nabierało rozpędu, moi kochani, aż dotarło do wszystkich narodów świata. Musimy rozumieć, że Jego przesłanie było rewolucyjne. Jezus był
powiewem świeżego powietrza w judaizmie. Jego przesłanie nie było religijne, nie wywierał nacisku na ludzi, aby znajdowali łaskę w oczach Bożych, wykonując uczynki ze strachu lub siłą, ale zachęcał ludzi i demonstrował potężną miłość. Nauczał o łasce i o przebaczeniu, o miłości Boga do wszystkich, którzy zostali stworzeni na Jego obraz, zarówno Żydów, jak i nieżydów. Jezus nie był zainteresowany zabawianiem się normalnym poziomem uprzejmości. Rozpoczął zupełnie nową rewolucję pod nazwą kochaj swoich wrogów. Kochaj swoich wrogów. I rzucał nam wezwania, abyśmy do Niego dołączyli. Mateusz w swojej Ewangelii w 5 rozdziale od 43 do 48 wiersza tak napisał. Słowa Jezusa. Słyszeliście, iż powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Tak mówił Jezus, a Mateusz to zapisał. Moi kochani, przestrzeganie prawa mojżeszowego było już wystarczającym wyzwaniem. Ale być doskonałym i kochać naszych wrogów, na serio kochać? Kto to robi? Jezus wprowadzał nowe przymierze, nie w oparciu o dobre zachowanie, ale o potężną krew własnej ofiary. Tylko Bóg wcielony ma moc ratowania i odkupiania, tylko Bóg wcielony ma moc zbawiania i przemiany. Ale niesamowite jest to, że to jest prawda, co On mówił. Żyjący w nas Jezus naprawdę może dać nam moc czynienia niemożliwego. Kochać niekochanego i wybaczyć niewybaczalne. Kochać niekochanego i wybaczyć niewybaczalne. Ja pamiętam, jak często rozmawiałem z ocalonymi z Holokaustu, z tymi staruszkami, niektórzy też bywali tutaj, jak można było przylatywać, jak nie było pandemii. I oni zawsze mi podkreślali, jak kiedy rozmawialiśmy o tym, ci, co przeżyli Holokaust. Zresztą za tydzień jest Dzień Holokaustu, 27 stycznia. Oni mówili, Kazik, tego się nie da zapomnieć, ani wybaczyć. Pamiętam, jak rozmawiałem z Szymonem Wiesenthalem, kiedy byłem u niego w biurze w Austrii. On mówi, ja nie mogę wybaczyć tego, co mi zrobiono, a co dopiero, bo jego proszono, czy on może jakby przyjąć wybaczenie za naród, to, co Niemcy zrobili Izraelowi. On mówi, ja nie mogę wybaczyć tobie to, co ty mi zrobiłeś, a ty chcesz, żebym ja wybaczył za naród. Jak można wybaczyć coś, co jest niewybaczalne? A Jezus mówi, można. I pokazał, że można wybaczyć niewybaczalne. I powiem więcej. On mówi, nie ma innej drogi. Masz kochać swoich wrogów. Masz kochać swoich wrogów. Kochać niekochanego, wybaczać niewybaczalne. Wobec ciągłej przemocy i okrucieństwa, które mają miejsce wokół nas, czasami możemy ulec pokusie, by zapomnieć o tych rewolucyjnych drogach naszego Mesjasza. Jezus był nie tylko szlachetny, był ofiarny dla tych, którzy Go nienawidzili. Był życzliwy dla wszystkich, nawet dla własnych oprawców. Ta radykalna miłość wroga to nie była tylko Jego teoria. To było prawdziwe oczekiwanie. On osobiście szedł drogą
pozostawiając nam nie tylko doskonały przykład, ale także swojego Ducha, Ducha Jezusa, aby pomóc nam dokonać niemożliwego, aby pomóc nam wybaczyć niewybaczalne, aby pomógł nam zapomnieć to, czego się nie da zapomnieć. Jego Duch może pomóc. Kiedy Jezus powiedział nam, żebyśmy kochali naszych wrogów, miał to na myśli. Miał to na myśli. Nauczał, kochaj swoich wrogów. Moi kochani, nienawiść nie pozwala wrogowi się wycofać. Nienawiść nie pozwala wrogowi się wycofać. Nienawiść zawsze jest destrukcyjna dla tego, kogo nienawidzą, ale też musimy pamiętać, zawsze jest destrukcyjna dla tego, kto nienawidzi. To działa na dwie strony. Jest destrukcyjna dla tego, kto jest nienawidzony i dla tego, kto nienawidzi. Dlatego Jezus mówi, kochaj swoich wrogów. Bo jeżeli będziesz nienawidził, to cię zniszczy. To cię zrujnuje. Jezus przedstawił wizję sprzeczną z przesłaniem religijnym, ludu religijnego jego czasów. Wizję świata, w którym wszyscy ludzie są traktowani sprawiedliwie i równo i żyją razem w pokoju. Mężczyźni, kobiety, Żydzi i poganie, panowie i niewolnicy. Przedstawił wizję społeczeństwa, w którym każdy czyn pochodzi z miejsca wzajemnego szacunku, społeczeństwa kierującego się wzajemną uwagą i miłością. Jezus nazwał to Królestwem Bożym. Królestwem Bożym. Obiecał, że to królestwo stanie się rzeczywistością podczas jego powtórnego przyjścia i wezwał swoich uczniów, aby pozwolili, by jego relacja z nimi wpłynęła na nich w taki sposób, aby wartości tego królestwa znalazły odzwierciedlenie w ich codziennym życiu. I Jezus chce, aby to było widać. Wartości Jego królestwa w Twoim i w moim życiu, w codziennym naszym postępowaniu. Moi kochani, Jezus naprawdę interesował się ludźmi. Chciał łączyć się i rozwijać z nimi relacje. Budował relacje nawet z ludźmi, z którymi większość z nas nie chce mieć nic wspólnego. Budował relacje z trędowatymi, z poborcami podatków, budował relacje z bezdomnymi, budował relacje z prostytutkami, budował relacje z biednymi, odrzuconymi i z każdym, kto miał jakiekolwiek kłopoty. Stał przy słabych, których społeczeństwo już potępiło. Uzdrawiał chorych i twierdził, że ma moc odpuszczania grzechów i odpuszczał grzechy. Jego przyjaźń na zawsze i głęboko zmieniła życie tych, którzy przyjęli go z otwartym sercem. Moi kochani, czy byłbyś gotów, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś, poświęcić swoje życie dla takiej wizji? Czy byłbyś gotów, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś? A może wcześniej już to kiedyś robiłeś, a gdzieś to się zatraciło. Czy jesteś gotów dzisiaj na nowo poświęcić życie dla takiej wizji, którą pokazał, którą nauczał, którą przyniósł Jezus, nasz Pan i Zbawiciel? Uczniowie Jezusa zareagowali pozytywnie. Dla nich nie było odwrotu. Byli gotowi umrzeć za Niego i za Jego przesłanie, ponieważ do tego momentu nie spotkali innej osoby takiej jak Jezus. Nie spotkali. Wiedzieli, że miał wyjątkową moc, a słowa, które wychodziły z Jego ust wraz z dokonanymi przez Niego cudami, przenikały ich serca i wzbudzały w duszy nadzieję. Żywą nadzieję. I o tej nadziei apostoł Piotr pisze w swoim liście w pierwszym rozdziale, w pierwszym liście od 3 do 13 i potem dalej kilka wierszy i może na niektóre wiersze byśmy popatrzyli z tego rozdziału. I Piotr pisze tak. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
Moi kochani, jesteśmy odrodzeni przez Boga, dlatego że Jezus umarł za nas i powstał z martwych. Te wydarzenia rozpoczęły w kosmosie procesy, które w korzystny sposób wpływają na każdego człowieka, który uwierzył w Jezusa. To tak jakby pojawiła się supergwiazda. Ona pojawiła się i wokoło niej układa się inna realność, która ma wpływ na galaktyki, planety, która ma wpływ na grawitację. Powstanie zmartwych Jezusa Chrystusa naruszyło jakiś balans ciemnych sił w regionie, gdzie żyją ludzie. Naruszyło to prognozowaną drogę bez wyjścia, o jakiej pisze prorok Izajasz w 53 rozdziale, w 6 wierszu. On mówi tak: wszyscy jak owce zbłądziliśmy, wszyscy. Każdy z nas na własną drogę zboczył. Każdy z nas idzie własną drogę i, jak już powiedziałem, jest to droga bez wyjścia. Bez wyjścia, bez zmartwychwstania Chrystusa ta droga byłaby bez wyjścia. Dlatego poprzez wiarę ci, którzy pragnęli, dzięki Bożemu miłosierdziu, podłączyli się ku nadziei żywej, jak pisze Piotr tutaj. Do tego momentu tej wiary, która nas dzisiaj włącza w plan Boga, w plan Stwórcy, jakby nie wystarczało, jakby brakowało. Ale Bóg, wskrzeszając Jezusa z martwych, zmienił tę zasadę. Zmartwychwstanie dało każdemu, nawet małowiernemu, możliwość być uczynnym, możliwość być ważnym w planach Boga, nawet małej wiary. Zmartwychwstanie pomogło mieć żywą nadzieję, dojść do nadziei żywej. Co to takiego ta żywa nadzieja? Oczywiście to poleganie na Jezusie. To Jezus jest naszą żywą nadzieją. Codzienna nadzieja, która w niezwykły sposób wchodzi wewnątrz nas i wypełnia nas swoim błogim stanem, to cudowny stan. Wiem, że wielu wierzących jest przeciwnikami uczuć czy odczuć. To jednak taka nadzieja uspokaja i dodaje możliwość wyjścia, pokazując drogę i dodaje otuchy. Oczywiście oprócz odczuć czy uczuć w życiu jest jeszcze niezbędna mądrość, która pozwala nam rozumieć, że jeszcze nie wszystko stracone. I On, Jezus, zaczyna tłumaczyć Tobie i mi to wszystko, co jest przed nami. Tak, Ty i ja w zasadzie zgubieni, straceni, potem znajdujemy odpowiedź i możemy kontynuować drogę. I ta droga ma wyjście, którą jest nasz Mesjasz Chrystus. Jest jeszcze jedna strona nadziei, zaufanie i poleganie do końca na Chrystusie. Wiele osób ją ignoruje, lekceważy, ograniczając tę nadzieję tylko do próby zabezpieczenia własnych potrzeb. A Bóg chciałby, abyśmy byli światłością dla świata. Daje nam aromat, daje nam zapach do tego, aby nasze życie stało się jeszcze jednym świecznikiem, światłem na ziemi, gdzie jednego dnia na podobnych świecznikach, które były przed nami i które żyją w nasze dni i te, które będą po nas, stąpi w ponadnaturalny sposób Królestwo Niebios. Ono przyjdzie jako odpowiedź na Boży plan i na modlitwę Mesjasza. Ono przyjdzie. Jeszcze raz powtórzę, jako odpowiedź na Boży plan i na modlitwy Chrystusa. Przyjdź, Królestwo Twoje. Bądź Twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi. To Królestwo stąpi. Królestwo Boże przyjdzie z niebios i razem z Nim urzeczywistni się przyjście Króla Królów, Pana Panów i Władcy. Czy moje życie przybliża ten moment, wkładając jeszcze jeden kamień w fundament przyszłej chwały Bożej tutaj na ziemi? Dalej Piotr tam wyjaśnia, dlaczego zostaliśmy, do czego zostaliśmy zrodzeni czy odnowieni. Ku dziedzictwu, 4-5 wiersz, ku dziedzictwu nieznikomemu, nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą szczerzeni jesteście przez wiarę w zbawienie przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym.
będzie to widoczny dowód na to, że już raz Bóg stąpił na ziemię, aby nie pozwolić grzechowi, aby nie pozwolić diabłu, aby nie pozwolić śmierci zniszczyć Jego, Bożego stworzenia. Tak, On pozwala wszystkim się sparzyć, pokazując swoją lojalność, gdy chodzi o wolny wybór dla wszystkich, dla aniołów i ludzi. Jego świat, przez Niego stworzony, odrodzi się z ruin, tak jak sponiewierany, zabity Mesjasz Chrystus powstał z martwych. Kto dzisiaj myśli o tym, że Bóg zstąpi na ziemię? Kto dzisiaj myśli o tym, że tu chodzi o naszą wieczność w tym przyszłym świecie, w świecie, w Jego niebie, w Jego duchowym raju? Kto dzisiaj o tym myśli? Biblia mówi nam o tym świecie, ale niewiele. Nie daje nam jasnego obrazu, jak tam będzie. Nie daje nam wyjaśnień i to bardzo z prostej przyczyny. Żeby to opisać, jak tam będzie, moi kochani, w naszym świecie tutaj brakuje słów. Nie ma takich słów, żeby opisać, jak tam będzie. To, co Bóg, to, co Chrystus przygotowuje dla Ciebie, dla mnie. Dla tych, którzy Jemu zaufali, którzy w Nim mają swoją nadzieję. Oczywiście Pismo mówi, że będzie tam piękniej, że będzie tam lepiej, że będzie tam bez łez. Przede wszystkim będzie to miejsce napełnione chwałą i obecnością Bożą. Bliskość Stwórcy otrzymujemy jako dar w chwili uwierzenia w Zbawiciela, w chwili nawrócenia, w chwili odrodzenia. Teraz naszą odpowiedzialnością jest świecić, aby światło nasze łączyło się z Jego światłem i przyciągało Jego Królestwo na ziemię. Dalej Ci odpiszę w wierszu 6 i 7. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, a żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Moi kochani, doświadczenia, próby i pokusy, wszystko to są nasze trudności. Jedne przychodzą i pojawiają się w naszym życiu z powodu naszych grzechów. Inne przychodzą i pojawiają się w naszym życiu z powodu grzechów innych ludzi. Bóg używa jedno i drugie, abyśmy mogli uświęcić się, zmienić się, abyśmy nie zapomnieli się modlić. Wszystkie doświadczenia i pokusy przebudzają nas i zmuszają do pokuty, zmuszają do przebaczenia i zmuszają do proszenia o przebaczenie. Jeżeli będziemy dostatecznie mądrymi, to nie pozwolimy, aby gorycz przeniknęła do głębi i zamknęła nam drogę do relacji ze Stwórcą. Jeżeli nie pozwolimy, aby gorycz zagnieździła się, to będziemy spokojni, ufający i polegający na Bogu. Nie będziemy wpadać w panikę, będziemy natomiast nieść światło, będziemy nieść miłość, będziemy nieść dobroć i wiarę. Wszystko to było i jest w Jezusie i w nas również powinno to być. Dalej Piotr pisze w 8-9 wierszu, tego miłujecie, chociaż Go nie widzieliście. Wierzycie w Niego, choć Go teraz nie widzicie i weselcie się radością niewysławioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie dusz. I powiem tak, że to jest paradoks. Nie widzieliśmy Jego, większość ludzi Jego nie widziała. Większość ludzi Jego nie widziała. Ale mamy Jego miłować. Jak to jest możliwe? Moi kochani, to przychodzi do człowieka nagle i w nim wyzwala się wielka miłość do Jezusa. I powiem więcej, jeżeli jej nie mam, jeżeli jej nie ma, to z wiarą w naszym życiu jest coś nie tak. Ta miłość napełnia nas radością. Ta miłość pomaga nam utrzymać obraz Jezusa w naszych myślach, a On nas wzmacnia. Dalej czytamy 10-11 wiersz. Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce, starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiada cierpienia, mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie.
Im to zostało objawione, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym, zesłanym z nieba, opowiadali wam radosną nowinę, a są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną. Moi kochani, do zmartwychwstania Mesjasza Jezusa też byli święci ludzie i też były cuda. Ale kosmos, świat był inny. W nim wszystko było prawidłowe, a jak już wcześniej mówiłem, ale jakby bez wyjścia. Zmartwychwstanie Jezusa zmieniło tę sytuację i rozumieli to prorocy, którzy żyli do narodzenia Jezusa. My jesteśmy już dzisiaj jakby z drugiej strony i nam powinno być łatwiej. Powinno pomagać nam to, czego oni poszukiwali, to, o czym się oni wywiadywali, to, co chcieli zobaczyć. Powinno być łatwiej. Może dzisiaj, jak porównujemy siebie do proroków, to mówimy, że jesteśmy słabi, jakby bez mocy. I możliwe, że tak jest. Możliwe, że jesteś słaby. Moi kochani, jednak my żyjemy w innym pokoleniu, z innymi potrzebami, z innymi zasadami, również z innymi pokusami, a też z innymi radościami. Świat się zmienił i stał się bardziej złożonym, stał się szybki i tak jakby bezlitosny. I właśnie dla takiego świata ty i ja, my, możemy stać się światłem dzięki Chrystusowi. Dzięki proroctwom staliśmy się tym światłem. Chociaż czasami nam się wydaje, że wciąż dużo jest ciemności, że jesteśmy słabi. Jeszcze raz tutaj powiem. I kiedyś też tutaj o tym mówiłem, ale chcę powiedzieć tak. Nawet jak jesteś słaby, jest taka zasada, że nawet jak ledwo widzisz na jedno oko, a na drugie jesteś niewidomy. Ledwo, ledwo widzisz na jedno oko. Możesz być przewodnikiem dla kogoś, kto w ogóle nie widzi. Możesz. Nawet jak jesteś słaby, nawet jak kulejesz, nawet jak wydaje ci się, że nie jesteś doskonały, możesz być światłem. Możesz być. I nawet masz być. Dla tych, którzy nic nie widzą, dla tych, którzy chodzą po omacku, do tego nas zachęca Boże Słowo. Właśnie dla takiego świata, w takim miejscu Bóg ciebie i mnie postawił. A apostoł Jan napisał tak w swoim liście, że pokonaliśmy złego i zachęca nas, niech nasza światłość świeci wszystkim. Oczywiście lepiej by było, gdyby ona była jasna, gdyby ona nie kopciła, gdyby ten płomień był wyrazisty. Ale nawet pojedyncza zapałka, jak ją zapalisz w ciemności, ona daje jakieś światło. I to daje dość wystarczające światło. Kiedy przychodzi światło, ciemność rozchodzi. I dalej w 13 wierszu Piotr mówi tak. Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Moi kochani, przygotujmy swe umysły do pracy. Nastawmy się wewnętrznie na możliwość rozterek, na pokusy, a też na nieoczekiwane porażki. Moi drodzy, trudności i żywa nadzieja przyszłej nagrody są konieczne do tego, abyśmy stali się święci w całym swoim sposobie postępowania, tak jak pisze Piotr dalej w kolejnych wierszach. On mówi, abyśmy się stali święci w całym swoim sposobie życia. I to jest moim życzeniem dla was i dla siebie na ten rok 2022. Abyśmy byli święci we wszystkim. Abyśmy szukali relacji z ludźmi odrzuconymi, z którymi nikt nie chce mieć kontaktu. Abyśmy kochali wrogów. Abyśmy byli życzliwi dla swoich wrogów.
abyśmy szli drogą, którą nam pokazał Chrystus, taki On był. Chcemy powstać.